12 lipca w skansenie bojowym w Mniszewie zorganizowany został pierwszy piknik militarny. Zorganizowanie tego pikniku zrodziło się dlatego, że martwy okazał się skansen. Nic się nie działo do tej pory. Chcieliśmy go ożywić, pokazać, że mamy świetne miejsce. Chcieliśmy ten potencjał wykorzystać. Odwiedzający tego dnia skansen mogli przekonać się, jak wygląda pole walki, przyjrzeć się mustrze i walce kawaleryjskiej, porównać polskie i niemieckie obozowiska żołnierskie. Jest strzelnica dla młodzieży, są harcerze, są grupy rekonstrukcji, będą również ułani, jest masę ciekawego sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej, dużo militarii. Zainteresowani mogli zapoznać się z uzbrojeniem z okresu II wojny światowej, zobaczyć jak funkcjonuje szpital polowy oraz przejechać się samochodami i motocyklami wojskowymi. Istotnym elementem pikniku było spotkanie z autorami książki Zapilcze 1939-1945. Co w tej publikacji można znaleźć? Można znaleźć opisy walk, jakie miały miejsce od roku 1939 aż po rok 1945, ale co jeszcze istotne, wiele relacji ludzi, którzy mieszkali na tym terenie. Czyli często są to bądź rodziny państwa z tego obszaru, bądź sąsiedzi. To są relacje, które zbierane były przez bardzo długi okres czasu. Jeśli chodzi o tą część, za którą ja byłem odpowiedzialny, to jest rok 1939, atak Niemiec hitlerowskich na Polskę, no i później opisywane były wszystkie zdarzenia, które miały miejsce właśnie między Pilicą a Radomką, czyli walki naszych pułków piechoty, walki, które miały miejsce nad samą Wisłą, przeprawa wojska, jak również czołgi 7TP, które też przez ten obszar przejeżdżały i które tutaj na tym terenie częściowo zostały zniszczone. To jest właśnie rok 1939. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się z panem Edwardem Zielińskim z miejscowości Zagroby, kombatantem, który miał taką wizję stworzenia, wybudowania pomnika w Rozniszewie poświęconego ludności cywilnej, która zginęła w czasie działań wojennych. Pan Edward Zieliński, że tak powiem, zaszczepił w nas taką myśl stworzenia takiej książki. I w tym celu spotkaliśmy się w Rozniszewie, w szkole podstawowej u pani Agnieszki Suskiej, gdzie stworzony został taki, byśmy powiedzieli, komitet do spraw napisania tejże właśnie publikacji. Jestem współautorem tej książki. Zajmowałem się właśnie sprawami odnośnie relacji ludzi, którzy pamiętali tamte wydarzenia właśnie z czasów walk na przyczółku warecko-machnuszewskim, z przesiedlenia. Żałuję tylko, że wśród nas nie ma jeszcze tych dwóch współautorów. Pani Kwiatkowskiej, która opisywała właśnie walki na przyczółku warecko-machnuszewskim od sierpnia do września, i pana Wiesława Topora, który opisał tutaj konspirację na naszym terenie, konkretnie na terenie Zapilcza, czyli na terenie między Wisłą, Pilicą a Radomką. Dzisiaj, kiedy wychodziłem z naszego machnuszewskiego kościoła parafialnego, spotkał mnie człowiek i zapytał, dlaczego nie przeprowadziłem relacji z jego ojcem. I to mi, moi drodzy, nasunęło taką myśl, że to, co do tej pory robiliśmy, było naprawdę bardzo potrzebne i skuteczne. Jednak okazało się niewyczerpujące w 100%. Tego przecież dokładnie nigdy nie da się opisać tak, jakby człowiek chciał. Ale jest pozytywne to, że wśród społeczeństwa właśnie tego terenu jest chęć przekazania tych informacji, które jeszcze drzemią tam wśród naszych starszych pokoleń. Jeżeli wystarczy nam sił, czasu i chęci, a myślę, że wystarczy, zajmiemy się tą sprawą jeszcze dokładniej i postaramy się to wszystko ładnie opisać.
Na zaproszenie do udziału w pikniku odpowiedzieli miłośnicy historii oraz grupy rekonstrukcyjne z terenów Mazowsza. Grupy są z południowego Mazowsza, ściągnięte na nasz teren. Jest to ponad 70 żołnierzy różnych formacji poprzez oddziały polskie, radzieckie, oddziały amerykańskie. Są również, no właśnie, taki wspomniani wcześniej ułani. Są i również lotnicy, jak to widać na załączonym obrazku. Spacerując tego dnia po skansenie, można było również skosztować grochówki z wojskowego kotła, potraw z grilla oraz różnych słodkich przekąsek. Impreza zakończyła się koncertem piosenki żołnierskiej i partyzanckiej. Organizatorem pierwszego pikniku militarnego był Urząd Gminy w Magnuszewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie.